Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. MPIC GO zaprasza do wysłuchania książki Christine Dabo, zatytułowanej 30 Nocy. Przełożyła Agata Suchocka. Czyta Joanna Świrska. Zawsze dla Ciebie. Część pierwsza. Interesujące odkrycie. Rozdział pierwszy: Nie znam większego tchórza od ciebie. Tak to o mnie mowa. Glenna Mary O'Donald, asystentka profesora na Wydziale Socjologii i nieuleczalna romantyczka to właśnie ja. Jasmine, moja przyjaciółka od początku koledżu, opadła na krzesło naprzeciwko mnie. Siedziałyśmy w kantynie. Nie słuchałam tych jej docinków pewnie dlatego, że niestety miała rację. Moją kronikę randkowania można było w najlepszym wypadku nazwać niestabilną. Kilku mi się podobało, nawet z wzajemnością, ale wykruszali się, gdy zauważyli, że praca jest dla mnie priorytetem. Twój szef cię wykorzystuje. Za dużo pracujesz. Dlaczego nie spędzasz ze mną tyle czasu, ile na wkuwaniu? Do kitu taki związek, ja spadam. Gdy człowiek sparze się kilkakrotnie, wycofuje się. Nie potrzebowałam do życia faceta. Jasmine nigdy nie wierzyła, gdy oznajmiałam, że jestem szczęśliwa jako singielka. Prychała, przewracała oczami i machała lekceważąco ręką, nie chcąc mnie dalej słuchać. Wkurzało mnie to. Naprawdę facet nie był mi do niczego potrzebny. Czasami, ale tylko czasami marzyłam jednak, że w moim życiu pojawi się ktoś wyjątkowy. Od czasu do czasu. Coraz częściej. Mówię ci, że grill dla pracowników to świetna okazja, żeby do niego zagadać. Otworzyła swój lunchbox i pomieszczenie wypełnił zapach ryżu i kimchi. Tym kimś był profesor Eric Morris. Wysoki, ciemnowłosy, wysportowany wykładowca socjologii miał taki głos, że na dźwięk jego, dzień dobry, dziewczynom zsuwały się majtki. Na jego wykładach pojawiało się więcej dziewczyn niż u kogokolwiek innego. Nieczęsto się uśmiechał, a gdy przewiercał człowieka wzrokiem, to miało się wrażenie, że dostrzega nie tylko powierzchowność, ale i każdą ukrytą w głębi podświadomości sekretną myśl. Pojawiał się w moich wieczornych fantazjach tak często, że zaczęłam nazywać siebie stukniętą stalkerką. I to właśnie do niego, przez ponad rok naszej wspólnej bytności na kampusie, powiedziałam może ze dwa słowa, gdyż byłam, jak to trafnie określiła Jasmin. Największym tchórzem na świecie. Kocham cię jak siostrę, czas, ale nawet od niej nie przyjęłabym zachęty odezwania się do niego. Nigdy! W piątek przed weekendem święta pracy, w ostatni dzień pracujący przed początkiem roku szkolnego, większość kadry była nieobecna, rozkoszując się ostatnimi chwilami wolnego. Grali w golfa, czytali czy oddawali się innym ulubionym zajęciom. Ja uwielbiałam ten czas. Mogłam spokojnie się uczyć i pracować w opustoszałym budynku szkoły. To było jak wzięcie głębokiego oddechu i oczekiwanie na wydech. Cisza przed burzą. Ten rok miał być naprawdę wyjątkowy. Profesor Mikkelson, mój szef, wziął dziekankę na cały semestr. Dzięki Bogu jeszcze przez cztery miesiące miałam się z nim komunikować wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. Zgłupiałaś, Jasmine rzuciła we mnie serwetką – to idealny moment on tam będzie, ty tam będziesz, a twojego walniętego szefa nie będzie. Może po raz pierwszy w życiu, wyluzujesz się i dobrze zabawisz? Może i była moją najlepszą przyjaciółką, ale w takich chwilach, najnormalniej na świecie, się jej bałam. Spojrzałam na swoje złożone na stole dłonie, zaczęłam skubać skórkę przy paznokciu. Weź, ja nie mogę. A co niby takiego strasznego się stanie? Najwyżej dostaniesz kosza. Przynajmniej będziesz wiedziała, że możesz z czystym sumieniem zainteresować się kimś innym. Do pomieszczenia wszedł student ostatniego roku. Nawet na nas nie spojrzał, poszedł prosto do ekspresu. Pochyliłam się i szepnęłam do Jasmine. Wolę sobie dalej fantazjować. W to nie wątpię. Założę się, że te fantazje polegają na wyobrażaniu sobie oblizywania całego jego ciała. Prawdopodobnie nas usłyszał, bo zrobił dziwną minę i się odwrócił. Chyba dalej podsłuchiwał, licząc na jakieś świństewka, którymi jak brokatem mógłby potem posypać cały kampus. Świetnie, akurat tego mi było trzeba. Możesz się tak nie wydzierać, Syknęłam. Inaczej w ogóle mnie nie słuchasz. Odchyliła się na oparcie krzesła i skrzyżowała ramiona, wpatrując się we mnie. Musisz wykonać jakiś ruch, zanim inna sprzątnie ci go sprzed nosa. Chłopak już nawet nie udawał, że nie podsłuchuje. Jasmin chyba to zauważyła, bo spojrzała na niego groźnie i wypaliła. Stuart, a ty przypadkiem nie powinieneś być teraz gdzie indziej? Nie masz czasem prezentacji? A, no tak. Oczy już prawie całkiem wyszły mu z orbit. No to rusz dupę. Jasmine wskazała na drzwi, mrużąc oczy. Chyba nigdy wcześniej nie widziałam, by ktoś tak się spieszył. Przyjaciółka znowu poświęciła mi całą uwagę, i po jej minie widziałam, że nie zamierzała mi odpuścić. Glena, wiem, że mi nie wierzysz, ale taka właśnie jest prawda. Nie jesteś typem samotniczki. Z Erikiem pasowalibyście do siebie. On jest poważny, ty też. No i wyobraź sobie, jaki jest w łóżku. Wielkie nieba, gdyby nie kręciły mnie dziewczyny, to sama bym sobie chętnie na nim pojeździła. No i pstryk, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, w mojej głowie pojawił się obrazek najlepszej przyjaciółki, ujeżdżającej faceta, który mi się podoba. Nie cierpię cię. Wgryzłam się w kanapkę z tuńczykiem, wydobytą ze śniadaniówki. On nawet nie wie o moim istnieniu. Nie zaciągnę go do łóżka, mówiąc cześć na grillu. No wiesz, nie oczekuj, że zechce puknąć laskę, która nawet nie potrafi gadać o pierdołach. Wpakowała kęs do ust, po czym zaczęła wywijać widelcem. Chlapniesz kielonek czy dwa, nabierzesz odwagi, niby przypadkiem chwycisz go za tyłek, zaczniesz uroczo przepraszać. O, cheryczku, jak mogę uczynić za ten nietakt. Zamachała rzęsami i musiała parsknąć śmiechem. Ale masz minę. Ależ z ciebie, Menda. Nie wiem, dlaczego nazywam cię przyjaciółką. Bo nauczyłam cię połykać browca jednym haustem w tydzień po rozpoczęciu studiów? To było po tym, jak napisałam za ciebie esej. Wiedziała, że w głowie już wyświetlił mi się cały filmik. Ja po prostu tak miałam. Widzę imprezę. Erika, zmierzającego w moim kierunku. Potem niechcący na niego wpadam, robiąc zaskoczoną minę. Może wylewam na siebie drinka? pomyślałby, że to jego wina i zacząłby ostrożnie mnie wycierać. Przepraszam, Gleno. Jak mogę ci to wynagrodzić? Nic się nie stało, przecież to był wypadek. Przestań, byłem niezdarny, nie mogę tego tak zostawić. Dam ci coś na przebranie. Teraz się czerwienie. No, kto mógłby to powstrzymać? Dziękuję. Może po prostu weź moje ubranie? Mruknąłby tym zmysłowym głosem, przypominającym chrobot toczących się głazów jak mnie ten głos kręci patrzy mi w oczy rozpina po kolei guziki koszuli wow eriku masz taką wyrzeźbioną klatę pokazać ci co jeszcze mam wyrzeźbione i nagle bum pieprzymy się jak króliki ca jasne odchrząknęłam i ugryzłam kanapkę nie sądzę, by obchodziło gorandkowanie czy seks. Nic z tych rzeczy. Zawsze chodzi sam. Kochana, o czy to ja mam? Ktoś taki uprawia seks? Wierz mi, dużo seksu z każdym, kto się nawinie. Mówię ci, wystarczy, że dasz mu znak, że ty również masz na to ochotę. On nie wie, że ja istnieję, powtórzyłam. No i byłam członkiem kadry, jak on. To się kłóciło z wszystkimi zakazami, jakie kiedykolwiek sformułowałam w swojej głowie. Ale czy to jego wina? Jeśli ktoś ci się podoba, to musisz w końcu coś z tym zrobić. Wygrana jest dla tych, którzy odważą się działać. Czasami i dla ostrożnych. Chyba nie mówisz serio? Miała rację, i to mnie wkurzało. Może i nie. Jesteś asystentką profesora żyjącą tylko nauką i badaniami. Pogadaj w końcu z tym facetem. Ja naprawdę nie żartuję z tym złapaniem go za dupę. Wpiszesz to potem sobie do dossier, jako jedno z doświadczeń na żywym organizmie. Boże, czasem zachowujesz się jak kompletny dzieciuch. Naprawdę nie potrzebuję faceta, bo mam świetny wibrator. No szał, seks to nie tylko robienie sobie dobrze w zaciszu własnej sypialni. Ale pozwala snuć fantazję. Boję się, że prawdziwy Erik nigdy nie dorówna wyobrażeniu, jakie sobie o nim zbudowałam. Przeszedł mnie dreszcz. Choć byłam pewna, że jesteśmy w kantynie same, miałam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Może Stuart podsłuchiwał pod drzwiami, mimo wszystko licząc na jakieś gorące plotki. Niedoczekanie. Nie miałam zamiaru pozwalać Jasmine, aby dalej mnie rugała. Muszę lecieć. Profesor Mikkelson zostawił mi cały stos książek do streszczenia. Zasypie mnie mailami, jeśli mu ich wkrótce nie prześlę. Westchnęła, a to oznaczało, że też ma dość tej zabawy. Kiedy ten stary cap wraca? Nie będzie go cały semestr, ale odgrażał się, że wpadnie mnie sprawdzić pod koniec października. Założę się, że przywali mnie nowymi projektami już na kolejny semestr. To ja też spadam. O wpół do drugiej mam spotkanie. Chcą znowu sprawdzać wyniki zdalnego nauczania. Muszę im coś podrzucić, żeby nie wygrzebali jakichś materiałów, do których nie powinni się dogrzebać. Bzdety. Wstałyśmy, przesuwając krzesła ze zgrzytem po posadzce. Zebrałam śmieci ze stolika, a gdy się odwróciłam, stanęłam oko w oko z obiektem moich fantazji. Profesor Eric Morris stał w drzwiach z kubkiem kawy w dłoni. Może nie stał, raczej wisiał we framudze. Ze swoim metr osiemdziesiąt kilka znacząco górował nad takim maluchem jak ja. Nie to, żeby mi przeszkadzało wlepianie wzroku w jego klatę opiętą dopasowaną koszulą. Taką rzeźbę było widać nawet pod eleganckim ubraniem. Gapiłam się na płaski brzuch, zastanawiając się, czy mięśnie tam są tak twarde, na jakie wyglądają. Nie miałam przecież odwagi spojrzeć mu w twarz. Chwilę potrwało, zanim zorientowałam się, że wbija we mnie wzrok. No i proszę, czerwona jak burak. Och, dzień dobry, panie profesorze Morris. No i proszę, przemówiłam w jego obecności. Brawo, ja. Gleno. Boże, moje imię wypowiedziane tym niskim głosem. To było jak oblanie płynną czekoladą. Czy głos mógł być afrodyzjakiem? On mógłby czytać mi książkę telefoniczną i doprowadzić mnie tym do orgazmu. Jasmin chrząknęła znacząco, dając mi znać, że gapimy się na siebie zdecydowanie zbyt długo. Spojrzałam na trzymany w ręku papier po kanapce, potem na kubeł za Erikiem. Przepraszam, ja właśnie muszę. Spodziewałam się, że ustąpi mi miejsca, ale nawet nie drgnął więc musiałam go obejść. Zacisnęłam usta, żeby nie chuchnąć mu w twarz tuńczykiem. Mijając go, zaciągnęłam się zapachem wody kolońskiej. Nie znałam jej marki, ale zawsze przyprawiała mnie o lekki zawrót głowy. Zawsze potrafiłam wyczuć, czy był chwilę przede mną w jakimś pomieszczeniu. Gdy wyrzucałam śmieci, on podszedł do ekspresu. W zasadzie się nie znaliśmy, nie pracowaliśmy nad niczym wspólnie, więc nie było jak go zagadnąć. Do jego pleców miałam mówić. Wróciłam do stolika, by zebrać swoje rzeczy. Muszę jeszcze zajść po papier do drukarki. Spoko, Jasmine z trudem powstrzymała się od chichotu. Może sobie jeszcze kawusia na wynoc zrobisz? Przyda ci się. Zamorduję ją. Dzięki, obejdzie się. Gdy wychodziłyśmy, rzuciła przez ramię. Owocnego dnia, panie profesorze Morris? Wam również, profesor Hong. Gleno? Tak, czeka ją powolna, bolesna śmierć. Udało mi się zachować milczenie tylko przez chwilę. Nienawidzę cię, syknęłam, gdy byłam pewna, że Erik już nie usłyszy. A ty to ślepa jesteś? Przez chwilę miałam wrażenie, że rzucicie na stolik i wygrzmoci na nim. Chyba jesteś chora, nawet mnie nie zna, tak? Odezwał się do ciebie po imieniu, więc z pewnością cię zna. No i nie zwróciłaś uwagi na jego minę. Nie tylko cię zna, ale jest i tobą zainteresowany. Ca, jasne. Podpuszczała mnie. Dlaczego niby miałby być mną zainteresowany? Już miałyśmy skręcić, ale jeszcze na moment się odwróciłam. Stał przed kantyną z kubkiem w dłoni. Patrzył w naszą stronę. No jak mógłby być zainteresowany, mógłby? Aż do dziś nie sądziłam, że zna moje imię. Gdy byłam tuż pod gabinetem, zadzwoniła moja komórka. Nie zdążyłam odebrać. Dopiero siedząc za biurkiem, zobaczyłam, że to już czwarte nieodebrane połączenie od mamy. W mordę. Co jest? Jasmin przysunęła sobie krzesło. Nie wiem. Czekaj chwilę. No cześć mamo, co tam? Byłam na lunchu. Glenna, kochanie. Dopiero po chwili zorientowałam się, że mama płacze. Co się stało? Coś z tatą? Nie, z ojcem wszystko w porządku. Chodzi o babcię Glenę. Zamknęłam oczy, czując jak krew odpływa mi z twarzy. O nie. Jest w szpitalu, ale lekarze mówią, że może nie przeżyć nocy. Przyjedziesz? Gdzie jesteście? W szpitalu świętego Józefa. Już jadę. Jasmine już stała nade mną. Kochanie, co się dzieje? Moja prababcia umiera. Szepnęłam, rozłączywszy się. Rozdział drugi. Imię dostałam na cześć prababci Gleny. Była osobą tak pełną życia i beztroską, że każdy zapominał, ile ma lat. Chciałabym mieć tyle szczęścia, co ona, i dożyć dziewięćdziesiątki. Nie cierpiałam tego imienia jako dziecko, i miałam żal do taty, że je wybrał. Nie jest łatwo z takim imieniem, gdy ma się kilka lat. Ciągle mi dokuczano. Kurde, dzieciaki potrafią być naprawdę okrutne. Jednak im byłam starsza, tym bardziej doceniałam nie tylko symboliczną więź z prababką. No i przez to, że miałam tak na imię, Byłam jej ulubioną prawnuczką. Przysmaki, książki, wycieczki, wszystko dla mnie. Sorry, tylko ci o imieniu Glena są zaproszeni. To było naprawdę super. Ona była super. Od zawsze bałam się szpitali. Odstręczał mnie wszechobecny zapach chemikaliów, choć wiedziałam, że to środki dezynfekujące, mające chronić przed zarazkami. Jeśli tylko mogłam uniknąć wizyty w szpitalu unikałam jej. Dziś jednak moja niechęć do tego miejsca nie miała żadnego znaczenia. Prababca Glena leżała w jednej z sal i to były jej ostatnie chwile. Siedziałyśmy z babcią na korytarzu, a w pokoju lekarze robili co mogli, by ulżyć jej w cierpieniu. Tata wyszedł, żeby obdzwonić swoich braci, przekazać smutne wieści reszcie rodziny. Mama snuła się po korytarzach w poszukiwaniu automatu z kawą. Znając ją, popłakiwała sobie przy tym. Zapowiadała się długa noc, szczególnie dla prababci. Babcia trzymała mnie za rękę, ale prawie się nie odzywała. Nie mogłam przestać myśleć o tym, że ona też wkrótce odejdzie. Odejdą wszyscy, których kocham. Ta myśl była zatrważająca. Mama czuła, że koniec się zbliża. Ścisnęła moje palce. Od miesięcy pisała listy. Twierdziła, że musi się porządnie pożegnać. Och, babciu, złożyłam głowę na jej ramieniu. Tak mi przykro. W porządku, kochanie. Odejdzie z tego świata niczego nie żałując. Obyśmy wszyscy mogli liczyć na to samo. Miałam dwadzieścia osiem lat i już paru rzeczy żałowałam: że nie zrobiłam tego czy owego, nie pojechałam tu czy tam. Czy leżąc na łożu śmierci, w wieku dziewięćdziesięciu ośmiu lat, będę mogła powiedzieć, że niczego nie żałuję? Noszę je przy sobie. Babcia otarła łzę z mojego policzka. Co nosisz? Listy? Tak. Mam je wszystkie w torebce. Teraz znajdę ten do ciebie. Odsunęłam się zszokowana, patrząc, jak babcia szpera w torbie. Wydobyła plik kopert. Na każdej widniało inne nazwisko. Złożyła na moich kolanach kopertę podpisaną schludnym pismem: Mała Glena. Poczułam ucisk w piersi, zabrakło mi tchu. Nie mogłam teraz tego czytać. Jeszcze nie. Prababcia wciąż żyła. Walczyła o każdy oddech za tymi drzwiami, tuż obok. Przełknęłam gulę w gardle. Później przeczytam. Szepnęłam. Oczywiście. Na twarzy babci pojawił się przestrach. Może nie powinnam ich jeszcze rozdawać, tylko poczekać aż do. Odłożyłam list na sąsiednie krzesło i mocno ją objęłam. Nie myśl o tym. Kocham cię. Ja też cię kocham. Pojawiła się mama, niosła kubki na tekturowej tacy, a twarz miała pokrytą zaschniętymi smugami makijażu, który spłynął jej z oczu. Przepraszam, że tak długo. W kawiarni była straszna kolejka. Chwilę później wrócił tata. Przyglądał się babci w napięciu. Mamo, Tony zajedzie po Briana i jadą do domu. Steven za jakiś czas przyjedzie tutaj. Babcia poklepała mnie po dłoni. Może się trochę przespacerujesz, kochanie? Rozprostujesz nogi? Wzięłam dla ciebie dużą czarną z dolanym espresso. Mama wręczyła mi kubek. Zapomniałam, jakie tam dają wielkie porcje. Wyrzuć, jeśli nie dasz rady wypić. Dzięki. Objęła mnie, przytrzymując dłużej niż zwykle. Tam na końcu korytarza jest ładna strefa relaksu. Możesz tam odpocząć. Nigdzie się stąd nie ruszymy, więc wróć jak odsapniesz. Zaraz wrócę. Ruszyłam w kierunku wskazanym przez mamę. W głowie kołatały mi wspomnienia związane z prababcią. Dom, o którym wspominał tata, był wielkim domem wiejskim w Nowej Szkocji. Gdy byłam mała, często bywaliśmy tam z babcią. Nie pamiętałam wiele, tylko tyle, że był nieco zrujnowany. Prawie co roku prababcia wsiadała do samolotu i przybywała do córki, by spędzić z nią cały lipiec. Gdy zaczynała coś opowiadać, błyszczały jej oczy i już wiedziałam, że będzie się działo. Miała wschodni akcent i czasami brzmiała prawie jak kanadyjka. Cała się trzęsłam, naprawdę było mi ciężko oddychać, gdy myślałam o tym wszystkim. Musiałam usiąść w jakimś cichym miejscu i się pozbierać, zanim wrócę do rodziny. Podążyłam za znakami kierującymi do poczekalni. Kawa zaczynała mnie parzyć przez tekturowy kubek, bo mama nigdy nie pamiętała o tym, żeby poprosić o podwójny. W pomieszczeniu była tylko para rozmawiająca z kimś z personelu szpitala. Nie chciałam im przeszkadzać, więc przysiadłam na krześle na korytarzu. W końcu, co za różnica. I tak nikogo tu nie było. Z sąsiedniej sali dolatywały tylko stłumione głosy i powarkiwanie klimatyzatora. Usiadłam na obitym skajem krzesełku. Powietrze z sykiem wydostało się z siedzenia pod moim ciężarem. Dopiero wtedy spojrzałam na kopertę. Mała Glena. Malutki, schludny napis, jakże inny od kobiety, która go nakreśliła. Położyłam list na udzie. Nie byłam gotowa, żeby go otworzyć. Sączyłam kawę, czekając, aż ten pełen kofeiny ulepek zrobi swoje. Potrzebowałam zasilenia duszy i ciała. To tylko chemia, ale miałam nadzieję, że pozwoli mi przetrwać kolejne godziny. List czekał cierpliwie. Odstawiłam kubek na podłogę. Wzięłam kilka głębokich wdechów, obróciłam cienką kopertę w palcach. Pewnie w środku znajdowała się tylko jedna kartka pożegnanie od kobiety, która przecież wciąż żyła leżała całkiem niedaleko, podłączona do aparatury oddychającej za nią. Nie chciała się poddać. Teraz miała przemówić do mnie, gdyż nie mogła już zrobić tego fizycznie. Tak. Być może to była odpowiednia chwila. Otworzyłam kopertę, uważając, by jej zanadto nie porwać. Wewnątrz faktycznie była tylko jedna kartka, ale i coś jeszcze. Zdjęcie wetknięte pomiędzy złożony papier. Gdy byłam mała, Glenna zabrała mnie kiedyś do centrum handlowego w Eton w Toronto. Zrobiłyśmy sobie wówczas zdjęcia w budce. Dwie gleny razem. Z dwóch jakże odległych pokoleń. Wzięłyśmy po dwa. Ja swoje już dawno zgubiłam. Odzyskanie ich było niemożliwe, ani sądziłam, że prababcia swoje przechowywała. Teraz już zaczęłam płakać na dobre. Dlaczego nie spędzałam z nią więcej czasu? Od kilku lat mieszkała w domu opieki. Mogłam tam zaglądać bez ograniczeń. Przecież była moją prababcią. Kimś, po kim dostałam imię, na które przez całe życie starałam się zasłużyć. Byłam okropną prawnuczką. Siąkając nosem, rozłożyłam arkusz papieru, żeby przeczytać jej ostatnie słowa. Droga mała Gleno Już ci to pewnie mówiłam, ale zawsze bardzo się cieszyłam, że dostałaś imię właśnie po mnie. Nie jestem przesadną fanką takich praktyk, ale pamiętam, że gdy zobaczyłam twoją malutką, niemowlęcą twarzyczkę, poczułam, iż jesteśmy bratnimi duszami. Jestem taka dumna z ciebie i wszystkich twoich osiągnięć. Pracujesz na uczelni. To jest coś, co dla mojego pokolenia kobiet było nieosiągalne. Bardzo żałuję, że nie wróciłam do nauki, gdy to już było możliwe. Dziękuję, że pokazałaś mi, co mogłabym osiągnąć. Piszę te listy. I staram się każdej z osób zostawić jakąś uniwersalną myśl na pożegnanie. W większości po prostu się żegnam, ale dla ciebie, moja słodka dziewczynko, mam coś więcej. Pewną cenną radę. Patrzyłam, jak wyrastasz na piękną, inteligentną kobietę. Żyjesz mądrze, dbasz o siebie. Ale za bardzo. Chciałabym żebyś przestała wszystko tak bardzo kontrolować. Nie całkiem, ale choć trochę. Zrób coś szalonego. Piszę to z rozmysłem. Podążasz ścieżką, która z pewnością doprowadzi cię do małżeństwa i dzieci. I wierz mi, niczego dla ciebie bardziej nie pragnę niż szczęśliwej rodziny. Ale upewnij się, że znalazłaś właściwego partnera. Nie chcę, żebyś w moim wieku stwierdziła, że żałujesz podjętych decyzji. Dziś, jutro, może za tydzień, chcę, abyś zrobiła coś, co zmusi cię do stwierdzenia w myślach. Babcia Glena byłaby zachwycona. A gdyby zaangażowany był w to mężczyzna? Cóż, sama zdecydujesz, czy to właśnie o to chodzi. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że kocham cię bez względu na wszystko pomimo wszystko i za wszystko. Twoja mama. Często mi mówiła, że robisz sobie wyrzuty za to, iż nie spędzasz ze mną więcej czasu. Jestem staruszką, ale nie jestem zgorzkniała. Każda chwila spędzona z tobą jest najcenniejszym wspomnieniem. Wiesz dobrze, że przedkładam jakość nad ilość, a nasze wspólne chwile zawsze były wspaniałe. Kocham cię. Twoja na wieczność, prababcia Glena. Cholera. Otarłam łzy grzbietem dłoni. Cholera. To wcale nie pomogło. Dopiero teraz zalały mnie wyrzuty i poczucie winy. Przycisnęłam list do piersi i rozszlochałam się na dobre. Było mnie słychać na całym korytarzu. Babcia mnie kochała, była ze mnie dumna i chciałabym robiła szalone rzeczy. Pochyliłam się, aż dotknęłam czołem kolan. Odcięłam się w ten sposób od wszystkiego, co wokół. Potrzebowałam chwili, by przetrawić jej słowa. Ona również była obserwatorką, jak ja. Potrafiła, za pomocą kilku prostych pytań, dotrzeć do sedna problemu. Ja używałam tej umiejętności w pracy naukowej, a ona do tego, by poprawiać jakość życia bliskich. Wspaniała kobieta! Posiedziałam jeszcze chwilę. Zanim byłam gotowa dołączyć do rodziny. Gdy szłam korytarzem, zauważyłam lekarza rozmawiającego z rodzicami. Babci nie było widać. Tata spojrzał na mnie i pokręcił głową. Nie. O nie mamo otarła łzy i mocno mnie przytuliła. Odeszła, skarbie. Jak babcia? Siedzi przy niej. Odwzajemniłam uścisk. Bardzo cię kocham, mamo. Wiem, ja ciebie też. Odsunęła mnie, wytarła moje policzki. Przeczytałaś list? Tak. Kochała cię najmocniej ze wszystkich dzieciaków. Wiem, że ty też ją kochałaś. Nigdy w to nie wątpię. Wiemy, mamo. Kolejne kilka godzin były najtrudniejsze w całym moim dotychczasowym życiu. Udało mi się nie płakać, gdy wróciła babcia. Wyszła z sali i trzymała się jakoś, dopóki nie przybył wujek Steven. Mogłam się usunąć, wtopić w tło, odetchnąć. Obiecałam Jasmine, że do niej zadzwonię i powiem jej, jak sytuacja, więc teraz to zrobiłam. Odebrała po pierwszym dzwonku. Kochanie, jak się trzymasz? Prababcia Glena odeszła. Tak bardzo mi przykro. Potrzebujesz czegoś? Mogę ci coś przywieźć. Dziś zostanę u rodziców. Chciałam ci tylko powiedzieć, że wrócę na uczelnię dopiero po środowym pogrzebie. O nic się nie martw. Napiszę do Mikkelsona. Wszystko załatwię. Dziękuję. Teraz musisz być z rodziną. Zadzwoń w wolnej chwili. Cierpiałam po stracie prababci. Ale było łatwiej dzielić ten ból z ludźmi, którzy mnie kochali i się o mnie troszczyli. Wiedziałam, że ból w końcu osłabnie. Może nie zniknie całkiem, ale zelżeje. Mogłam oddać prababci cześć tylko w jeden sposób: stać się kobietą, jaką chciała, abym była. Musiałam stać się żyjącą, pełną piersią ryzykantką, którą ona była przez całe życie. Żyć bez żalu, robić wszystko to, co ona skomentowałaby tylko w jeden sposób. Tak jest, dziewczyno. Teraz po prostu musiałam wymyślić, jak się do tego zabrać. Rozdział trzeci. Jeśli pogrzeb może być przepiękną uroczystością, ten z pewnością taki był. Ostatnio we mszy uczestniczyłam lata temu. Rodzice nie byli religijni, więc pojawialiśmy się w kościele tylko na wyraźne życzenie babci. Prababcia była jednak głęboko wierząca, i to właśnie ten kościół kilka miesięcy wcześniej wybrała na własną ceremonię pogrzebową. Rozpoznałam pieśni, które zaśpiewano. To były melodie, które nuciła sobie podczas robienia na drutach czy krzątania się po domu. Popłakałam się, gdy ciocia Sabina zaśpiewała Ave Maria. Mowę pogrzebował, wygłosił wujek tony, i nawet babcia powiedziała kilka słów. Pochówek miał odbyć się na cmentarzu nieopodal. Złożyłam na trumnie kwiat, podobnie jak wszystkie wnuki i prawnuczęta. Zanim się obejrzałam, ceremoniał dobiegł końca i musiałam tak po prostu wrócić do swojego życia. Od śmierci prababci do pogrzebu minęło kilka dni i miałam czas, by ponownie przeczytać list od niej i zastanowić się nad swoim życiem. Myślałam również o wszystkim, co powiedziała Jasmine, o jej droczeniu się ze mną, o tym, że nazwała mnie tchórzem, który nigdy nie ryzykuje. Siłą rzeczy myślałam również o Eriku i nadchodzącym grillu. Przyjaciółka miała rację, że to świetna okazja do tego, byśmy się lepiej poznali. W końcu chodziło tylko o przywitanie się i zapytanie o nadchodzące wykłady. Prababci Glenie na pewno by się to spodobało. Erik był zdecydowanie w jej typie, to znaczy w typie Gleny sprzed sześćdziesięciu lat. Myślałam o nim, gdy grupkami rozchodziliśmy się do samochodów. Wzmógł się wiatr. Włosy ciągle wpadały mi do oczu. Zatrzymałam się, żeby je odgarnąć. I w tym momencie zauważyłam, jak podmuch podrywa z jednego z nagrobków woreczek. Kuzyni już się oddalili. Zajęci rozmową, nie zauważyli, że zostałam z tyłu. Nie chciałam, by jakiś prezent pożegnalny, który ktoś zostawił na mogile, zaczął fruwać po całym cmentarzu. Podeszłam, by odłożyć go na miejsce. Czekajcie! krzyknęłam, ale tak naprawdę nie obchodziło mnie, czy zaczekają. Dokąd niby mieli uciec? Ostrożnie, bo byłam na obcasach, poszłam w stronę grobu. Zwinę woreczek, odłożę na kamień nagrobny. Zajęłoby mi to ze trzy sekundy, gdybym nie zerknęła na wypisane dużą czcionką słowa na jednej z karteczek. No nie. Niemożliwe, żeby ktoś. Wygładziłam woreczek, żeby przyjrzeć się napisowi bez wyciągania z niego zawartości, którą stanowił plik karteczek wielkości wizytówek. Dzień pierwszy zrób sobie dobrze. Co do cholery, ciekawość zwyciężyła. Wyjęłam karteczki i zaczęłam odczytywać. Świńskie smsy, taniec na jego kolanach, seks w aucie. No niech mnie, to były jakieś erotyczne bileciki, na cmentarzu. Gleno, idziesz? Aż podskoczyłam i, kierowana impulsem, wsunęłam woreczek do kieszeni. Tak. Erotyczne bileciki na cmentarzu. W takim miejscu takie rzeczy? Może ktoś miał jakiś fetysz, seks na mogile i to mu wypadło przy okazji. Jeśli pojawiłby się ktoś z rodziny i znalazł takie świństwa na grobie ukochanej osoby, mógłby doznać szoku. Tak. Lepiej je zabrać, aby nie natknął się na nie jakiś żałobnik. To czyn dla dobra publicznego. Zdecydowanie. Podeszłam do Krystyny, mojej kuzynki. Uśmiechnęła się i popatrzyła w stronę mogiły. Co tam znalazłaś? Kochałam Krystynę, ale była dość konserwatywna. Z pewnością wizja zostawiania świńskich wskazówek dla kochanka na cmentarzu nie rozbudziłaby w pozytywny sposób jej wyobraźni. Nic. Tylko śmieci. Nie chciałam ich zostawiać. Miło, że posprzątałaś. Znowu uśmiechnęła się z rezerwą. Myślisz, że w domu babci będzie jakiś poczęstunek? Umieram z głodu. Rodzice zrobili zaopatrzenie, a widziałam, że mnóstwo osób przywiozło też coś od siebie. Nie umrzemy z głodu. Czułam, jak karteczki wypalają dziurę w mojej kieszeni. Jak mogłam nie czuć ekscytacji. Jak coś takiego znalazło się na cmentarzu? Kto je napisał? No i kto by się tak zabawiał? I pomyśleć, że musiałam czekać na koniec stypy, żeby bliżej im się przyjrzeć. Wierzyłam, że prababcia Glena miałaby niezły ubaw, gdyby się dowiedziała, że znalazłam coś takiego podczas jej pogrzebu. Gdybym wierzyła w duchy, byłabym przekonana, że sama te bileciki podrzuciła ale nie wierzyłam w żadne życie pozagrobowe. Prababcia jednak wierzyła, więc może coś było na rzeczy. Choć ledwie rzuciłam okiem, to wystarczyłoby przekonać się, że ktokolwiek pisał te bileciki, miał niezłą wyobraźnię. Problem ze zrealizowaniem tych zadań polegał na tym, że do ich realizacji wymagana była obecność drugiej osoby. No, nie licząc dnia pierwszego. A ja akurat takiej osoby na podorędziu nie miałam. Gdybym jednak mogła swobodnie wybrać sobie partnera do takich ekscesów, bez wahania wybrałabym Erika. No tak, ale musiałabym mu oznajmić, że jestem kobietą mającą ochotę na erotyczne harce, a nie tylko bezpłciową asystentką profesora Mikkelsona. Bo pewnie byłam dla niego jedynie adresem mailowym niczym więcej. A może właśnie zaproszę go do wspólnej zabawy? Ta, jasne. Na to nie miałam jaj, jakkolwiek to brzmi. Tymczasem rodzina zebrała się w domu babci. Napięcie opadało, nastroje się przejaśniały, i ponad gwar rozmów, od czasu do czasu, wybijał się nawet śmiech. Kochałam babcie, ale ciężko było mi skupić się na jej odejściu w tak dziwacznej sytuacji. Myśli wciąż uciekały do plastikowego woreczka, który wraz z zawartością włożyłam do swojej torebki. Straszne. Podczas rozmowy z ciocią Stefani nie mogłam przestać się zastanawiać nad tym, kogo trzeba było w taki sposób namawiać do masturbacji. Gdy ścisnęłam Krystynę i dolewałam jej kawy, zastanawiałam się nad figurami erotycznego tańca. Na mogile. Albo te karteczki były przeznaczone dla jakiejś seksualnej nowicjuszki. Albo kryła się za tym grubsza historia. Gleno? Głos mamy nieźle mnie przestraszył. Przez cały dzień kręciła się przy tacie, który kręcił się przy swojej matce, upewniając się, że nie trzeba jej w niczym pomóc. Poczułam obejmujące mnie ramię, Smoknęłam mamę w policzek. Jak sobie radzą tata i babcia? Na tyle dobrze, na ile to możliwe w takiej sytuacji. Mama dawno nie farbowała włosów, i białe odrosty były już dobrze widoczne. Ostatnie dni aż nazbyt mocno przypominały mi o nieuchronnym upływie czasu. Mam w czymś pomóc? zapytałam. Nie, radzimy sobie. Chciałam tylko zapytać, czy zostaniesz na noc. Poszłabym przygotować ci pokój gościnny. W pokoju rozmawiała cała gromadka panów złożona z ojca i jego braci którzy na pewno pocieszą się skrzynką piwa stojącą w garażu, i przez północy będą pić, by uczcić pamięć prababci. Mama, babcia i ciotki usiądą do bardziej eleganckich drinków. Myślę, że dziś będzie tu i tak tłoczno. Pojadę do siebie. Jutro mam pracę. Ależ, kochanie, dasz radę już wrócić do obowiązków? Minęło zaledwie kilka dni. Nie będzie łatwo, ale wykorzystałam już urlop. Przysługiwały mi tylko trzy dni wolnego i musiałam wracać na uczelnię. Z chęcią popłakałabym sobie jeszcze przez dzień czy dwa, ale znałam się na tyle dobrze, iż wiedziałam, że szybki powrót do pracy lepiej mi zrobi niż pochlipywanie w kącie. Poradzę sobie. Oczywiście, jesteś silna. Mama założyła mi za ucho kosmyk włosów. Wracam do obowiązków. Dużo się dzieje, ale jak tylko będziesz czegoś potrzebowała, zawołaj mnie, dobrze? Dzięki. Znowu cmoknęłam ją w policzek. Myślę, że wyjdę po angielsku, chyba że jednak trzeba w czymś pomóc. Idź, ale pożegnaj się chociaż z babcią, zanim się wymkniesz. Pewnie. Zrobiłam rundkę po domu i pożegnałam się z ludźmi, których nie widziałam od lat, wysłuchując różnych ochów i achów i innych jak ty wyrosłaś, czy jak wypiękniałaś. Z których wywnioskowałam, że najwyraźniej byłam wyjątkowo mało urodziwym podlotkiem. Z babcią pogawędziłam przez kilka minut. Całowała mnie i przytulała bardziej szczerze i wylewnie. Ze wszystkich wnucząt to właśnie ty zasłużyłaś na to imię. Oj, w mordę. Poczułam, że zaraz znowu się rozpłaczę. Dziękuję. No, nie płacz już. Ona na pewno by tego nie chciała. Pozbierałam się więc i wyszłam. Dziwnie mi się prowadziło. Próbowałam słuchać muzyki, ale co chwilę brakowało zasięgu i playlista się rwała. Cisza była chyba najodpowiedniejszym wyborem. Żal na nowo ścisnął mi serce i myślałam o przemijaniu, zarówno moim, jak i członków mojej rodziny. Musiałam skierować umysł na inne tory. Przycisnęłam ikonkę słuchawki na kierownicy. Dwoń do Jasmin. Rzuciłam w przestrzeń. Rozległo się świergolenie wybieranego numeru. Po czterech dzwonkach odebrała. Halo? Cześć, Jas, to ja. Cześć ty, usłyszałam, że odsuwa słuchawkę od ucha. Chwileczkę, mamo, przepraszam, jak pogrzeb? Msza była piękna. To dobrze, trzymasz się jakoś? A wiesz, że zadziwiająco dobrze? Jakoś tak mi ulżyło po pogrzebie. Rozumiem, Samochód podskoczył na wyboju i torebka ześlizgnęła się z siedzenia pasażera na podłogę. Zerknęłam w dół. Karteczki się z niej wysunęły. Jesteś dzisiaj zajęta, jak pamiętam? Tak, jestem u mamy, malujemy łazienkę na różowo, wydała odgłos puszczania pawia. No to szał. Słuchaj, znalazłam na cmentarzu coś dziwnego. Aż się boję zapytać. Zachichotałam, zmieniając pas. Powiedzmy, że prababci Glenie bardzo by się to znalezisko spodobało. Wibrator? O Boże! No co, nie walają się wibratory po cmentarzu? A to zdziwko, zaśmiała się. Nie, żaden wibrator, ale coś z tej samej kategorii. Znalazłam torebkę pełną erotycznych bilecików. Co? Jak to? Takie wizytóweczki z wypisanymi zadaniami do wykonania. Trójkącik, seks pod prysznicem, takie tam. Ja sobie robisz, ale jazda. Serio, poczułam, że to znak od prababci. Prababcia daje ci znaki, byś zaczęła się puszczać. Parsknęłam. Na to wygląda. Wiesz, ona zawsze zachęcała mnie do tego, bym zaszalała. Myślę, że to by jej się spodobało. Na myśl o niej. Poczułam uścisk w gardle. Nie mogłam się rozryczeć podczas prowadzenia auta. Wiesz, wcale nie było tak łatwo. Było mi bardzo ciężko. Szkoda, że nie mogę być teraz z Tobą. Wiem, przejdzie mi, jak wrócę do domu i wezmę prysznic. Przynieś to znalezisko jutro do pracy, muszę to zobaczyć. Zaśmiała się perliście i to był miód na moje serce. Poświętuszymy sobie ku pamięci pragleny podczas przerwy na lunch. Super plan, ale wiesz, tak po cichutku. Nie chciałabym się chwalić wszem wobec takim znaleziskiem. Teraz każdy pracuje jak wściekły. To ostatnie dni przed rozpoczęciem semestru. Nikt nas nie zauważy jeszcze przez kilka tygodni. Gadałyśmy jeszcze przez chwilę o niczym, ale rozłączyłam się, gdy ruch na trasie się zagęścił. To był wypożyczony samochód i nie chciałam go uszkodzić przy wyjeździe z Toronto. No i miałam już na co czekać, więc może jakoś przetrwam ten depresyjny wieczór. Erotyczne bileciki na cmentarzu. Co tu dużo gadać? Ktoś wiódł naprawdę ciekawe życie. Rozdział czwarty. Czasami sytuacja, która początkowo wydaje się przezabawna, w jednej chwili staje się smutna. Zwróciłam samochód do wypożyczalni i po powrocie do domu nalałam sobie kieliszek wina, by, sącząc je, przejrzeć raz jeszcze cmentarne karteczki. Chciałam wszystkie przeczytać, zanim pokaże je Jasmin na uczelni. Jeśli okaże się, że są naprawdę świńskie, zostawię je w domu i zaproszę ją do siebie. Owszem, obiecałam sobie i poniekąd babci Glenie, że zrobię coś szalonego, ale przecież nie chciałam napytać sobie biedy w pracy. Profesor Mikkelson był w zasadzie równiachą, ale miał ściśle określony kodeks zachowań w miejscu pracy. Z pewnością wśród punktów tego kodeksu nie znalazłoby się omawianie erotycznych bilecików. A ja naprawdę nie potrzebowałam teraz problemów na uczelni. No i cholernie mnie korciło, żeby przejrzeć je natychmiast. Rozsiadłam się wygodnie i zaczęłam czytać. Zrób sobie dobrze. prychnęłam. Ocieraj się o partnera. Tym razem prawie wino mi poszło nosem, i nagle nastrój zupełnie siadł. Sekundę wcześniej chichotałam, sącząc winko, a teraz poczułam się winna, że śmieję się z cudzego bólu. Co to spowodowało? Dzień siedemnasty. Odegraj scenkę z pornosa. Poprośniki, jeśli będziesz potrzebować pomocy. Niki musiała być kimś zaufanym, skoro sugerowano jej pomoc w tej kwestii. W końcu nie prosi się pierwszej lepszej osoby o doradztwo w sprawach pornografii. Nie mogłam przestać zastanawiać się nad tym, kim jest Niki: siostrą, przyjaciółką, czy osoba, do której skierowane były te karteczki, naprawdę potrzebowała pomocy w takich sprawach? I wtedy to do mnie dotarło. Ktoś realny, prawdziwy, potrzebował pomocy w rozruszaniu życia erotycznego. Tu nie chodziło o dodanie pikanterii, a raczej o przepracowanie pewnych deficytów, być może wynikających z jakiejś straty. Nie wiem na jakiej podstawie to stwierdziłam, ale byłam już pewna, że te karteczki skierowane były do kobiety. Gdy patrzyłam na starannie wykaligrafowane napisy, ona zaczęła zarysowywać się w mojej głowie coraz wyraźniej. Trochę starsza ode mnie, dziewczyna, czy może raczej kobieta, która chciała poszaleć, ale nie miała pojęcia, jak się za to zabrać. Autor tych zapisków najwyraźniej w ten dziwaczny sposób się o nią troszczył, chciał jej pomóc. Musisz czasem podejmować ryzyko, Gleno. Nie możesz iść przez życie, bojąc się własnego cienia. Zignorowałam głos prababci w głowie i rozłożyłam karteczki na stoliku. Studiowałam je przez dobry kwadrans. Ułożyłam je po kolei, i teraz już widziałam, że zadania były coraz bardziej odważne. Raz jeszcze wzięłam do ręki dzień pierwszy. Na drugiej stronie odcisnął się fragment zdania: Tego podejmuję to wyzwanie. Nazwałem je Trzydzieści dni Alisy. Kim była Alisa? Jak widać, ktoś, kto do niej pisał. Potrafił nieźle docisnąć długopis. Dlaczego czułam, że tej osoby już nie ma? I że to właśnie jej zależało na tym, by Alisa rozruszała swoje życie erotyczne. Karteczki nie były wyświechtane. Żadnych pozagniatanych rogów, odcisków palców, rozmazanego tuszu. Alisa albo ich nie używała, albo przeczytała raz, zrobiła co sugerowały i ruszyła dalej ze swoim życiem. Orety przecież zostawiła je na mogile pożegnała się w ten sposób zalało mnie poczucie winy złożyłam karteczki w stosik nie powinnam była ich czytać to były prywatne zapiski korespondencja Alisy i kogoś jej bliskiego kto umarł boże ależ ze mnie potworzyca nieważne jak bardzo chciałam dodać sobie odwagi, jak bardzo chciałam sprostać oczekiwaniom babci Gleny, nie mogłam użyć do tego tych karteczek. To było złe. Włożyłam je do woreczka i wcisnęłam na dno torebki. Nie mogłam pokazać ich jasmin. Trzeba było odnieść je na miejsce i to właśnie zamierzałam zrobić jutro po pracy. Znajdę ten grób. Znajdował się przy trasie od mogiły babci do bramy. Tak zrobię, prawda? No, i muszę jakoś wytłumaczyć to Jasmin. Na pewno zrozumie. Jasmin oparła obie dłonie na krawędzi biurka i pochyliła się w moją stronę. Długie, czarne włosy nadały jej na srożonej twarzy jeszcze bardziej drapieżnego wyglądu. Ale jak to nie pokażesz mi ich? O Boże, zabrzmiała tak, że naprawdę się wystraszyłam. To prywatne zapiski. No, raczej nie. Leżały sobie porzucone na cmentarzu, a to oznacza, że każdy mógł je sobie wziąć. Albo pies nawet akurat ty je zabrałaś i teraz ja chcę je zobaczyć. To bardziej skomplikowane. No raczej nie, warknęła prostując się. Przecież to tylko jakaś seks gierka ze sklepu, tak? Nie. Ktoś to wypisał ręcznie. Ale ciągle mówimy o świństwach. Takich spornosów. Nie dasz mi spokoju, prawda? Oczywiście, że nie, bo wykluczasz mnie z tej sprawy. Odchyliła się na oparcie krzesła, nie odrywając wzroku od mojej twarzy. Obiecałaś, że pokażesz mi erotyczne bileciki i chcę je zobaczyć. Nie wiem, dlaczego uroiłam sobie, że pójdzie mi z nią łatwo po tym, gdy już sobie wyobraziła nie wiadomo co. Wymacałam karteczki w torebce, ale wciąż jej nie wyjmowałam. Po prostu jakoś źle się z tym czuję, jakbyśmy kogoś podglądały. To chyba miało zostać sprawą prywatną, coś jak pamiętnik, wiesz. Patrzyła na karteczki, które tymczasem wyjęłam z torebki i widziałam, że jest tak podjarana, że za moment wyrwie mi je z ręki. Jakby to był jakiś niespodziewany prezent, znaleziony pod choinką. Gleno, błagam, uniosła dłoń. Ale musisz mi obiecać, że podejdziesz do sprawy z szacunkiem i powagą. Już widzę te minę. Ty już wszystko sobie wykoncypowałaś, co? Już przeczytałaś je w te i z powrotem i na pewno wiesz, dlaczego muszę okazać szacunek erotycznym pierdoletkom. Dlatego właśnie zawsze jej ulegałam, myślała trzeźwo i logicznie. Masz rację, przejrzałam je zeszłego wieczoru. Napisano je dla kobiety o imieniu Alisa. Myślę, że jest wdową, a wypisał je dla niej zmarły mąż. Ale skąd jesteś tego taka pewna? Na podstawie: dośpiewałam sobie? Wciąż nie opuszczałam ręki. Racja. Również musiałam przeanalizować sprawę logicznie. Znalazłam je na cmentarzu. Nie są zniszczone. Pierwsza to polecenie masturbacji. Autor zaleca w razie problemów szukać pomocy uniki. Zakładam, że to jej najlepsza przyjaciółka albo siostra. Opuściłam rękę. Może mąż starał się pchnąć żonę w wir życia towarzyskiego, erotycznych przygód, gdy jego już nie będzie? To znaczy, po swojej śmierci. Jasmin zdawała się mruczeć coś w swój kubek z kawą. No to z ciebie niezły Sherlock. Ale przecież tylko zakładasz, że to mąż napisał. Może bym uwierzyła, gdybyś miała pewność. Pismo na odwrocie jest zdecydowanie męskie. Oj, będę bardziej poprawna politycznie. Nie kobiece. Jasmine się wyszczerzyła. Kimkolwiek ona jest, najwyraźniej ma już te zabawy za sobą, dlatego zostawiła karteczki. Nie ma na nich żadnego polecenia uprawiania seksu na cmentarzu. A tego to ja jeszcze nie wiem, bo mi nie pokazałaś. Raczej je tam odniosę. Wstrzymałam oddech, ale Jasmine nie wypaliła ciętą ripostą, więc wypuściłam powietrze. Jak myślisz? Poza rodzicami tylko Jasmine tak dobrze mnie znała. Od chwili, kiedy się poznałyśmy, zawsze naprowadzała mnie na właściwe tory. Naprawdę chcesz wiedzieć, co ja o tym myślę? Tak i nie wątpię, że zaraz mi powiesz. Myślę, że desperacko pragniesz zatrzymać te bileciki. Mało tego, masz ochotę ich użyć przechyliła głowę zastanowiła się wiesz, jaki jest twój główny problem? Czekasz, aż ktoś ci udzieli pozwolenia w pracy i poza nią. Subskrybuj kanał MPG-GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.